Nie, to się. Siemaneczko, ja jestem Pepetem Games. Witam was na moim podcastie. Dzisiaj zdawamy sobie gnojowice na żyto, która będzie na kieszonkę. To jest ogólnie druga dawka, można powiedzieć, azotu. Pierwsza forma to była właśnie w formie nawozu. Teraz sobie zdawamy gnojowice właśnie na zboża. Po prostu tego towaru mam tyle, że no nie ma co z tym robić, więc żeby to spożytkować, no po prostu wziąć i rozlać gnojowice. A więc tutaj najbardziej na plus. Bo tego towaru jakby nie było, mamy dość sporo na naszym gospodarstwie, więc trzeba to gdzieś tak zwanie zutylizować. A więc tak to jest, proszę Państwa. Bierzemy się na grubości, jest kolejny dzień marca, więc naprawdę po grubości wszystko leci. Więc naprawdę tutaj trzeba troszeczkę tutaj ogarnąć ten temat, jakby nie było. I jest trochę tego. Wcześniej na godzinę, aby tylko, wiecie, lać jak najwięcej tej gnojowicy. Czy pójdzie nas na inne zboża? Wątpię. Chodzi mi bardziej o pszenicę i jęczmień. Właśnie, czy owiec w późniejszym czasie. Prawdopodobnie tam będą typowo nawozy. Tylko mówię na kieszonki, na żyto na kieszonkę sobie będzie koszone za jakieś 4-5 tygodni. Jeszcze jest dobra forma taka, właśnie żeby dać tutaj na właśnie na żytko. Jakoś tutaj było dokarmione jeszcze bardziej. Te materiały teściwym, bo to jest wiadomo zobory z rusztów, więc tutaj jak najbardziej na plus. I to jest dla mnie no przydatne, tak? Miałem jeździć na GPS-ie, ale nie wiem, żeby jest sens na GPS-ie mi tu jeździć. Na razie pierwszy przejazd jest bez GPS-a, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ogólnie stówka zniknęła mi z konta. Założyłem sobie kogucika na beczkę, żeby było lepiej widać na asfalcie, jak będę sobie jeździł. No i jest teraz elegancko, żeby nie było, że taki gabaryt. No choć to jest tak dla mnie, jeśli nie jest gabaryt mocny, ale jednak już gabaryt, można powiedzieć, w pewnym sensie. Więc tutaj postanowiłem tego koguta nie inwestować. 100 zł kogut. Tam no, oczywiście kabel miałem tutaj do takich właśnie rzeczy. On jest podpięty, można powiedzieć, w formie zapalniczki, tak. Myślę do zapalniczki tak, taki na sztukę, żeby po prostu był w razie czego będę jeździł dalej gdzieś na pola, to żeby po prostu było mnie lepiej minać, bo tak będzie niestety trzeba będzie robić, bo już tego tych pól trochę dochodzi, no i trzeba jakoś to mniej więcej ogarniać, żeby trzeba mi trzeba teraz jeździć i zlewać się gnojowice, mimo wszystko, i to wszystko ogarniać, a jest trochę tego, jak wspomniałem, natomiast około 700 tysięcy litrów do wywózki, więc tutaj naprawdę jest ogrom. No tutaj na same żyta będę sobie to zlewał, no bo mówię, tutaj nie mam co z tym dosłownie robić. Dobra, może praktycznie tego GPS-a sobie załączę, bo tutaj może być ciekawie pod tym względem, jak tutaj sobie to ogarniać. Też niby fajnie, żeby było precyzyjnie. Będę coś pod coś tego GPS-a mamy. Bo tutaj ścieżek nie ma. Podobiec chyba raczej też nie będę ścieżek robił, z tego względu, że jak to powiedzieć? Znaczy mi się to nie upyla. Ja sobie zrobię tak, więc sobie to wyrównam na ścieżce tak, jak powinno być. Kurwa, wiem, czy to bym se kurwa wyrównał. Znaczy tak, coś mniej więcej takiego będzie. I niech tak to będzie zrobione. Pyk. I możemy sobie tutaj precyzyjnie, w miarę precyzyjnie to rozlewać. Tak, trzeba trochę to dokarmić, żeby to po prostu miało ręce i nogi, fajnie wyglądało, wiadomo, nie mam żadnych tutaj niszczeń, nic włączonych, to tam wiecie, może to nie wygląda za ładnie, tak się rozlewa, ale jednak tutaj patrzę na to wszystko, to kłosy, wszystko, a czy kłosy, no już tutaj tak ładnie wszystko zachodzi, tak ładnie to wygląda, te żytko, jestem zadowolony, myślę, że tutaj dobra wartość wysiewu była, dobra ilość, no i mam nadzieję, że to zaprocentuję późniejszym zbiorem, jakby nie było, bo jednak tutaj tej paszy mi jest jak najbardziej potrzeba dużej ilości, bo kiszonek naprawdę mam
no, patrząc, kiszonek jeszcze jako tako, ale siadałem strasznie mało, ale wiadomo, kiszonki nigdy jest też nie za dużo w gospodarstwie, więc tego ja sobie będę tutaj błaganiał tutaj te kiszonki, ile wlezie. Wiadomo, no w życiu realnym tak jeździ, bo też w życiu realnym też się kupa tak jeździ, też się żyje. Zboża żyją i to pasuje. I to też nie ma kurwa co płakać tym tematem, bo ja oszukuję mi się. Jeśli ktoś na kieszonkę jest tam miałe ogarnięte, więc tutaj jest tak na plus jak najbardziej. To wszystko. Czekaj, proszę. Ja żyjem teraz, to może to by terapii, bo tutaj to może być taki Lipton, dobra. Duża. Duża ilość, no bo powinienem no, 6 km na godzinę chyba zdawał. Pewnie tak będę zdawał teraz każdą jedną beczkę, no bo ja, żebym mam nie zerkać, to mówię, chyba mam około, nie wiem, 600 ogólnie. Czekajcie, tu jest ta pierwsza oba, jak się nie mylę. Mamy tak, stówę i mamy 560. No około 700 będzie, ponad. Więc trochę tego towaru, jakby nie było, jest do wywózki. Więc trzeba to nakłaść jak najwięcej tego wszystkiego rozlewać. To jest, było mi teraz jedna dawka nawozu właśnie na koniec tego. Teraz w marcu i myślę, że skosimy. Będzie fajny podkład pod właśnie tutaj kukurydzę. To się nie mylę, tak. A kukurydzę, przepraszam. Pod kukurydzę. Więc tutaj naprawdę będzie luksusowo. Teraz tak, myślę, że powinniśmy jeszcze stracić na jeszcze jeden objazd. W jedną i drugą stronę. Bez żadnych tutaj większych problemów. Więc tutaj jest jak najbardziej na plus z tym wszystkim. 64 tysiące na koncie, no prawie 65 tysięcy na koncie, no to wiadomo troszeczkę tam parę wpłat było do zrobienia, więc trzeba to było opłacać, dlatego pieniążki poszły z konta, ale to nie ma co. Teraz jestem zadowolony, bo tak w pewnym odcinku ja wam pokazywałem rzutnik. Jeszcze trochę potestowałem go sobie, bo powiem szczerze, rewelka, rzutniczek, cały obronnik poszedł z tego pola, tamto jedno, więc dawka tam poszła dość no, konkretna, by nie było, na właśnie pod owies, a dobrze o to chodzi. Teraz też pod owies liczyłem dawać, ale zobaczymy jak to będzie finalnie. Ja tej jednej ulicy będę miał, no bo też nie będę zgadywał, tak? Myślę, że powinno mi się starczyć, jeśli mi nie starczy pod owiec, no to ja sobie będę po prostu ogarniał temat tylko i wyłącznie z nawozami. Tutaj taka przekminka będzie, jak to się mówi, ale powinno być dobrze. Względem. Czekajcie, powiem obciążnikiem zarąbał ten, by drzewko, dobra. I git. Można sobie dalej jeździć. Tam po słoneczniku pole muszę sobie rozsiać jeszcze na wapno. Potem przytależować. No i myślę, że tam jak będzie kukurydza, bo to jest kwiecień. W maju prawdopodobnie kwiecień, maj, coś mniej więcej przedziale będę sobie dawał. Więc teraz jest tak gdzieś 19-20 marca chyba. Więc myślę, że tam miesiąc jeszcze, jak teraz sobie dam ten wapno, te ładnie żeby zacząć działać. Będzie można sobie dać jeszcze obornik i tutaj wszystko będzie pięknie, ślicznie, chociaż też nie wiem czy po całości tutaj sobie nie strzelę prawdopodobnie wapna, żeby po prostu jakoś wyrównać wszystko w miarę możliwie, nie ukrywam, pasowało. Ale tak będzie, zobaczymy, proszę. Aby się udało rozlać tutaj, jak się rozlać, rzucić obornik i rozlać nowice tutaj, no to byłbym zadowolony, aby nie było, jakby nie było, no bo chcę w miarę jeszcze używać tego wszystkiego tutaj swoich naturalnych nawozów mimo wszystko, więc tutaj jest ciekawie.
Ale i tak tutaj najważniejsze zboża, prawdopodobnie pszenica, jęczmień, będą nawozy sztuczne jeszcze dawane. Fajnie, znowu nie działa. To by chyba działało, już nie działa. Łoki na chmielibu. Madasko, tak, muszę sobie jakoś tu zawrócić. Chciałem niestety siewnik odpowiedzieć, no bo tylko tu na klas mi został, no bo nie wiem, pożyczył John Deere'a z Bugiem. I ja sobie tutaj po prostu klasa wziąłem. A case jednak pod tą beczkę troszeczkę, no nie patrzy mi się tu jakbym chciał, niestety. Więc sobie wziąłem po prostu klasa potem. No brakuje mi jeszcze takiego jednego większego byczka tutaj na gospodarce. No tutaj to się nie ma co oszukiwać. Brak jest tego byczka. To powiedzieć kolokwialnie. Cyk. No i fajnie. No i teraz ten, mówię, robota idzie Lux. Lux Malina. Jak się mówi. Więc mówię. Chyba jakiegoś ciągnika mi jeszcze w granicach 140 koni. Chociaż ja już jestem skłonny kupić grubo ponad 200 prawdopodobnie, więc jeśli dobrze teraz pójdzie, pierwszy ciągnikiem, który będzie, to będzie przydział 130-150 koni, właśnie żeby co do czego pociągnął piątkę pół, powinien uciągnąć bez żadnych tutaj zamknięć, bo te ziemi nie są ciężkie. Po drugie, beczki i rozrzutnika, no bo case też nie chce kurna zażnąć, bo nawet myślę nad jego sprzedażą, mimo wszystko, chociaż też się waham. No tam z tego co wiem, to bym teraz około 70 tysięcy niego dostał. Troszkę czujniki poszły w górę. A 7 tych bym dostał, to byśmy mieli teraz 130, czy za 130 tysięcy coś by wiemy. No znalazłem fajnego klasa, 500, właśnie tutaj. Daleko, za 140... 8 tysięcy trochę tego starszego, niby jak ten, ale nie wiem, może mi się mylę, albo tego, no, albo tego samego właśnie w maskach. No 148 tysięcy, nie wiem czy tam było, bo to czy netto, bo to też jest wszystko, już tak nie spojrzałem. Po zobaczcie, no sobie na Olixa wejdę, popatrzę sobie mniej więcej, ma przeglądne sobie, czym wiecie, tylko poogarniał. Tylko sobie poganiam. No to wiadomo, usiądę sobie, odpalę sobie YouTube'a czy tam coś i jeszcze oglądam sobie Olixa i wtedy tak sobie to po prostu funkcjonuje. I tak właśnie szukałem. Tak z ciekawości, taki przedział ma 125, my nawet 125 koni, to mnie nawet by był fajny, ale nie wiem czy nie za mały, chociaż podsiewnik, który mamy teraz, zdaje mi się, że byłby zajebisty, bo troszeczkę jest mniejszy jak ten. Klas, a jednak tego klasa troszeczkę męczymy, jakby nie było na naszym gospodarstwie. On praktycznie robi większy obrót, tak? Dlatego też sobie liczyłem kupić na razie taki mniejszy, takich jeszcze lżejszych, tak to można powiedzieć kolokwialnie, upraw i tego typu rzeczy. A no myślę, że za jakiś sezon, jest pełna sezon, w zależności wszystko będzie jak pieniążki pozwolą, no to będę oscylował w to, żeby po prostu iść w ciągnik 240-konny, 260-konny, no taki przedział po prostu, no bo chciałbym takiego 4-metrowego bezrokowca, znaczy bez, no bezrokowca dobrze, bezrokowca, wymienić tego mojego aktualnego miejsca 4-metrowego. Właśnie bez rokowca i chciałbym mieć przepraszam i chciałbym mieć grybosza, nie wiem, może założyłem słuchawki i jestem tak kurwa cię zmęczony, chcę cały dzień na dworzu, bo z morza się waliśmy, na szczęście się nie udało, no posiło beciaka trochę tam zmogło wszystko. Teraz myślę, że w tym dniu, który macie mieć ten odcinek, już wszystko dosiane. Mogę powiedzieć, że już sezon jest
No tak, sezon jest skończony z tego względu, że zostało nam tylko potalerzować jeszcze pola i to wszystko. Po kukurydzy. To jest taki tylko jeszcze jeden wymóg, no i to wszystko. Kurwa, ten polak miałem włączony. To jeszcze mam przygotowany pod owies, ale podobnie sobie będę siedział tutaj na spokojnie już. Bo owies to mi się w kwietniu, bo już całkowicie nie za jakieś 5 dni, by na spokojnie to zasieje ten owies. Nie chcę jakoś tu się spinać z tym owsem, mam czas. Widzę, że tutaj coś ten GPS troszeczkę mnie zawodzi. Dobra, nie jest tak źle. Tak będzie. I żeby potężować kukurydza. I to wszystko. Mógłbym powiedzieć, że sezon skończony. Częściowo maszyny pochowane. już można powiedzieć. Zmagazynowane pod wiatą. I to wszystko. Tam kosiaki. Przyczepa samozbierająca. Jedna druga. Siewka. Jeszcze zaraz będę aktywną, bo mówię, jeszcze będą aktywną uprawiałem dzisiaj. Dzień właśnie nagrywam. Opowiadam sobie, jeszcze będą aktywną, po prostu jakby lepiej to było się podnosić te kawałki jak 3 poprzedniego dnia, czyli we wtorek, tak. To bonowałem normalnie bonami, piątkami takimi lżejszymi. Ja to jakoś miałem wyszło, ale na bona aktywna to nie wiem, czy jestem już takim osobą, która by wolała jakiś, która by wolała bardziej agregat, jakiś taki w miarę fajny na 360. Bo na początku 75 koni, no to nie chcę też kurwa tyle tego zionika. No i taką pizę dostaję, kolokwialnie mówiąc. Bo i w pasie, i w przyczepie, i w pługu, i we wszystkim. Jeszcze tam jak ułałem, to i tak ułałem sobie Fergusonem do 5.5. Fergusonem do 5.5. I trójkami, i pługami. Nie wiem, takim trochę jest w zagonówkach. Tylko właśnie Fergusonem. 5-5, no bo sam miałem właśnie wspomnianą bronę aktywną spiętą właśnie są takie, że po prostu się nie spinach, to wjeżdżałem sobie tylko jednym ciągnikiem, olałem drugim, bawiałem, można powiedzieć, przesiadałem się dosłownie z ciągnika do ciągnika, aby jechać, uprawić i finito. Tak to mi wyglądało, maciaka nie było, to sobie tak musiałem jakoś radzić, a że mi jakoś tak pasownie wyglądało, żeby tego samego sobie założyć, no to jak najbardziej to na plus mi wyszło. Nawet z mojej strony, bo dzisiaj patrzyłem, pojechałem sobie właśnie na pole. Dobra, to powiem. Tak sobie podjadę, mówię, zobaczę. Jak to wygląda te zboże poza siebie. No bo pierwszy zasiew był robiony 13 października, coś w tym stylu. Ponad 2 tygodnie będzie, jak nie 3 tygodnie będzie różnicy między jednym a drugim. Właśnie nasiewem. Nie, 8, przepraszam, 8 października bodajże był siany pierwsza tura, że tak to powiem. To jakieś tam 2 z hakiem. Nie, na nie 2 z hakiem. 20, 30, bo trochę tak gdzieś było pierwszą turą wrzucone, nasiane, a teraz no gdzieś w granicach już 4, po 5 hektarów. Więc no tak troszeczkę później, ale jakoś to się kurwa tak przez baciaka można powiedzieć w pewnym sensie troszkę opóźniło, bo chcieliśmy poplony. Poplony to też kurwa kawał, krótko mówiąc, nie zostało, wyszło niepotrzebnie, to pieniądze się wydawało i to wszystko było tak na nic faktycznie nie dało. I tego poplonu się nie udało jakoś tam zrobić, na powinno się zrobić. Tak mówiłem, że 15 we wrześniu, ale Maciak się uczepił. Tak kurwa wyszło, jak wyszło i chusteczka z tym. Ale tak wiem, że na kieszonkę będzie, to myślę, że te 2 tygodnie to jakaś mocno, to nawet 3 tygodnie to jakoś zbytnio to nic nie zrobi. No może by tam z 15 do 20 cent to będzie niższe, ale no będzie też w miarę tężejszy, bo patrząc na to, jak ono powschodziło, no to jestem kurwa w ciężkim szoku, bo naprawdę tego użytka to w ciemniku tym no sztajnie czerwotowym
No to jest kurwa coś pięknego. W tamtym roku kupiłem po zasiewach już, więc nie mógłbym tego cieszyć tak jakbym chciał. Troszeczkę wiadomo, ma swoje kawezy na ten ciemnik, ale nie na tyle, że odpuścił go i pierniczył kraki i poza niego odpuścił. No ma swoje humorki, no i tyle w temacie. Jak każda maszyna. No ale Tomaciak jeszcze do przyjęcia przyjedzie, tu sieje. No i co? Jeśli się pójdzie zgodnie z panem, to pewnie albo właśnie dzisiaj będę jeszcze wałował, a jak nie, no to pewnie dopiero po wszystkich świętych, bo jeszcze mam lekarza dzisiaj, mam wszystko do ogarnięcia. Błonniki, gnoje powywalić, to poganiać, no to trochę tej roboty, jeszcze budynka mam, także no, jest wesoło. Jak to ma hodowlę, to wie, że praktycznie świąt się nie ma nic, ale jednak te wszystkie święte, czy Boże Narodzenie, czy jakieś inne święto, które można wykorzystać na odpoczynek, bo jeszcze i tak wiadomo, że nie jest taki pewny odpoczynek, ale w pewnym sensie odpoczynek, no to lepiej można sobie to po prostu wykorzystać i to tak po prostu zrobić. Dobra, mordeczki, ja nie przedłużam. Na dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek, który spodobał, chcecie, to proszę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się z innego odcinka. Na razie, cześć.